tam w Escribo. Pojawiła się nowa marka o, pod dziwną nazwą Fringe. Tak sobie tutaj leżą na tym stoliku i prezentują się różne modele, wielkości i sposoby wykonania notatników. Firmy z Kalifornii, tutaj takie zupełnie malutkie, w twardej opor oporawie papiery liniowane, kropkowane. Gładkie do wyboru, to zresztą będzie się powtarzać w różnych notatnikach. No, jeszcze tutaj mamy taki duży szkicownik, też w twardy okładce. Natomiast trzy pozycje z tej, że tak powiem, stajni pokażę bliżej. Zaczynajmy. To jest Project Notebook. Wymiary podałem w lewym górnym rogu, natomiast to jest tak zwana skóra ekologiczna, która tutaj na grzbiecie ma takie spirale przytrzymujące papier. Jest to dość miękkie, zamykane na gumkę w kolorze zbliżonym do układki. Jest strona tytułowa, i jako, że to jest taki projekt, czyli dla różnych projektów. Specjalny notatnik. To tutaj mamy tabelkę, która ułatwia prowadzenie różnych projektów, a po prawej do niej notatki. Bardzo proste rozwiązanie, które pozwala mieć wszystko w jednym miejscu i od czasu do czasu zaglądać. Można nawet tak sobie ją przekładać. Bardzo miękka jest ta okładka, leży to wszystko na płasko. Żadnego problemu z pisaniem, nawet gdzieś tam na kolanie czy w autobusie. O ile ręka nam nie zadrży, tak ta skórka w zbliżeniu wygląda. Ma taką no, skórzaną fakturę. Brzegi tu akurat papieru są złocone. Taka minimalistyczna ozdoba na froncie, nazwa z tyłu, i tak to wygląda. Drugi workbook, notebook, not czyli taki roboczy. Wymiary, ilość stron podałem, więc nie będę się tu powtarzał. Bardzo zbliżona konstrukcja, różni się tylko formatem, no i oczywiście wkładem, który jest w środku też zapinane to jest wszystko na gumkę. I tu mamy tak. Przekładkę z takimi dwiema kieszeniami po obu stronach. To dość sztywne jest. Przekładka tytułowa. No i tu mamy cztery sekcje z różnymi rodzajami papieru. Pierwsza sekcja to papier w linie, Druga sekcja w kratkę. Po obu stronach to jest wszystko. Trzecia kropkowany. No i czwarta zagadka. No oczywiście gładki papier. Żadnych kieszeni z tyłu nie ma były, tylko dwie z przodu. No i zobaczmy ten papier. Na stronie Escribo zachwala, że jest to właściwie do ołówków i piór, czyli e, przepraszam, ołówków i długopisów. Natomiast ja tutaj użyłem różne rzeczy. Dwa pióra. Marker pigmentowy, i, i marker, i taki zwykły tradycyjny ołówek. No, i teraz zobaczmy po drugiej stronie, co się dzieje. Na dole, tam gdzie to na, na górze, gdzie użyłem tych efektów, to, to atrament nie przebił na drugą stronę. Przebiło tutaj, gdzie mam ten gruby dość marker, i gdzie użyłem tej naprawdę już 1,1 szerokiej stalówki, gdzie dużo atramentu się podaje i na pewno to przebija. Tak samo jak ten poprzedni notatnik, tutaj wszystko się sk płasko składa. I naprawdę przyjemnie się tym przedmiotem posługuje. Jeszcze zbliżenie na fakturę tej skóry, też ekologiczna. Tak jak mówiłem, papier jest we wszystkich, no tego nie mówiłem, we wszystkich jest ten sam, więc próbkę zrobiłem w jednym, żeby tutaj SKB, które wypożyczyło mi te notesy, dużych strat nie poniosło. O, dziękuję za wypożyczenie. I no i teraz trzeci Genius Notebook, czyli notatnik dla geniusza, albo genialny not notatnik, jak to tam woli. Tutaj papier jest przyklejony, klejony na grzbiecie, ugina się, więc tekturowa okładka jest giętka, w środku taka wyklejka. I jaki mamy tu papier? Oczywiście tak sam, taki sam jak poprzednio, natomiast tu są cztery rodzaje papieru w różnych kolorach i, i tak samo: liniowany, kratkowany, kropkowany. I bez niczego, czyli gładki. Wszystko to tutaj na płasko się rozkłada, więc dobrze leży notatnik, nie trzeba go dociskać przy pisaniu. To jest dla mnie zawsze duży plus. Może być tam troszkę gorszy papier, ale musi notatnik gładko leżeć. Tak to wszystko teraz wygląda. Na zbliżeniu, a więc bardzo ciekawa grupa nowych notatników. Może nie aż tak rewelacyjna do pisania piórami, ale na pewno do różnego rodzaju notatek każdy tu sobie coś dla siebie znajdzie. No i na koniec przypominam: dalej są zapisy na Parkeropedię, jeszcze jej coraz mniej, a więc czas ucieka. Zachęcam do zamawiania. Do usłyszenia.